Witam wszystkich bardzo serdecznie w World at Derze, w którym dzisiaj sobie trochę polatamy P36C Hawk. Jest to moja bardzo fajna maszynka, lubię nią latać. Praktycznie jest to samolot, który sprawia mi dużo radości. No i gram sobie nim dla fanu jak w World of Tanks Alecto. Więc cóż, nie będziemy przedłużać, bo ja tu o statystykach praktycznie nic nie wiem, tylko tyle co tu jest napisane. No i cóż, do boju lecimy. Nie będziemy przedłużać. Jak na razie to ja mam tu 5 level. No ale ja w World at Dere gram, żeby wam nie skłamać, około miesiąc. Więc to naprawdę bardzo mało jest. No ale jakoś tak nie dążę do 20 tieru. Oraz do tych wszystkich odrzutowców. Pewnie i tak bym na nich labił. Labię to ja na tych niskich tierach. O Boże, a co by było dopiero na wysokich? Strach pomyśleć. Więc ja tak na pałę do góry nie prę. Poza tym też tych lwów nie mam dużo. Tylko 240 tysięcy. Więc wybieramy moją maszynkę. Uzbrojenie sprawdzimy. Jest uzbrojenie i lecimy. I mamy do przejęcia 3 lotniska. Chyba. Capture and Hall Air coś tam. Tak, lotniska musimy przejąć. O, i tak się ta moja maszynka w locie prezentuje. Oczywiście działko też fajne jest. Lepiej to pokażę wam na czarnym tle, jaki to smug tych pocisków jest. I przeładujemy sobie tak przy okazji. Ja na to lotnisko nie mam zamiaru lecieć, bo praktycznie jak ja tu wyląduję, no to to już jest dla mnie jakby samobójstwo. Bo ja naprawdę, nie chodzi o to, że ja lądować nie umiem. Umiem, tylko naprawdę się potem na mnie rzucą ci nieprzyjaciele. Więc sobie tu polatamy trochę. Latamy, poczekamy, może kogoś zestrzelimy. Już coś tam leci. Więc lepiej zawrócimy, żeby nas nie zaczęli ciupać. O, widzicie, P36 już próbuje coś tam zrobić. Więc my mu to utrudnimy. Ale to naprawdę bardzo kiepsko skręca ta maszyna, gdy ma się dużą prędkość. Co, dogonimy cię, koleś? Przeciążenie. O, może da radę. O, dupa. Rozwalił się od tego mojego kolegę. Ja to lubię właśnie takie sytuacje. Taką kolizję w powietrzu, ale ja to lubię oglądać, a nie brać w niej udział. O kurka, gęsto tu się zrobiło trochę. Ja, uciekamy. Może tego kolesia zadziubiemy. Tego... Beauforta. On próbuje nam tam wylądować chyba. Nie, to jest bombowiec. Ja jeszcze tej gry nie ogarniam tak dokładnie i nie znam tych nazw wszystkich. Także sorry za to. Co, dogonimy cię, koleś? Niepotrzebnie strzelam, tak mam taką dużą prędkość. Bo wtedy to skręcanie nie jest dobrym pomysłem. O, leci koleś. Kolejny bombowiec, to jest na pewno, chyba. Więc co, spróbujemy cię dziubnąć. Trafienie. I trafienie kolejne. O, dup. Już mnie strzelają, więc drukujemy w dół prędko. Ja nie chcę być kolejnym fragiem kogoś. Dobra, kto to mnie strzelał? Nie widzę tu nikogo tak za bardzo. Chyba, że to ten... BB1. Też pewnie jakiś kolejny bombowiec. No, różnie to z tym bywa, więc... raczej mam nadzieję, że nie spodziewaliście się tu, że ja tu będę robić 7 fragów. Ale coś próbuję dziubnąć. No i co? Złapiemy cię? Ach, trzeba przeładować. Jak tak będę strzelał, to... O matko, jeszcze koleś na ulicy. Jak tak będę strzelał, to sorry, jeśli nie będę nic mówić, ale czasem trzeba się skupić. Więc 5 sekund i się rzucimy na niego. Albo nie, bo już za dużo ich tam poleciało do niego. Więc zawrócimy. No i co, teraz gdzie są nasze targety? Tam, ale też go zaraz zabiją. Polecimy tam daleko. 3 kilometry. No, nie tak daleko wcale.
Na tą odległość nie opłaca się strzelać, ale czasem można coś dziubnąć. Mnie już raz się udało tak. Tak kolesiał katrupi z 2 kilometrów. Ale to był praktycznie bardziej fart niż umiejętności. Zwalniamy i strzelamy. I trafię, nie kolejny. Przejmuje lotnisko ktoś. No i nawet go nie trafiłem. Nie no. To jest fajne, jeszcze mój się o mnie prawie rozbił. No właśnie. Najlepszy dystans, na jaki opłaca się strzelać, to mniej niż 800 metrów. Bo wtedy pojawia się to kółko. Zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. A ja go chyba nie dogonię, on jest szybszy ode mnie. Nie no, nie ma co. Przeładujemy sobie. Goni nas coś? No, jeszcze nic. Ale mamy mało celów naziemnych w porównaniu do tamtych kolesi. Tylko 26 do 38. 6 sekund. Nie no, to raczej nie jest dobrym pomysłem, że ja się tu do nich pcham. Cholera. No coś mi tak najwyraźniej po prostu nie idzie. Nie jest mi dane granie jak pro w tej grze. Ale dla fanu można sobie postrzelać do takiego łaga. Łaga 3.11. Rusek. I dwupłatowiec. A! Zniszczyłem kolesia, ale on mnie też. Niestety, zramował mnie. Więc pilocie, uciekaj. Ratuj życie. Wejdziemy sobie do bitwy. Tym moim drugim fajnym samolocikiem. P-36 Hawk. Praktycznie można by powiedzieć, straciłem najlepszy samolot. No ale już trudno. Ten też jest fajny. Zanim dolecę, to też trochę minie. Więc sobie zanurkujemy, żeby zwiększyć prędkość. I na historykalu pewnie straciłbym skrzydła już. Już w takim manewrze. Będziemy sobie lecieć blisko ziemi. Już kilka historykarów grałem i powiem wam, nie czuję się za dobrze tam. O dup, w ogóle to inne działko jest. Nie zmieniłem, ale trudno. Może też coś pokuję, pozabijam. Trafię może. Fajnie by było. No, Hurricane. Nie obraziłbym się, jakbym ja cię zestrzelił. No, trzeba bliżej podlecieć. O, trafiłem. Więc to też nie jest złe działko. Kolejne trafienie. To będzie moja bitwa do gwiazdki, więc też jest ładnie. I trafiłem go, a nie zaliczyło mi trafienia. Fajnie. O, w mordę. No, że się wpakowałem. Kurczę, ile ich tu jest? Dużo. Lepiej nie będziemy przejmować. Może sobie zniszczymy ten cel naziemny, jeśli to jest samochód opancerzony. Tak, zniszczymy. Goni nas coś? No jak na razie nic. Już się bałem, że strzelają do mnie, a to te cele naziemne próbują mnie zestrzelić. A powiem wam teraz taką ciekawostkę, bo ostatnio tak zlamiłem potwornie, że to aż wstyd mówić. Ale uczymy się na błędach. O, samolot zniszczony, ale ja jestem uszkodzony. I jak mnie zabije, to wam powiem. Dobra, do góry. Może mu uciekniemy. Ostatnio zestrzelił mnie lotniskowiec. Po prostu leciałem tak blisko niego, uparłem się na niego i w końcu mnie zestrzelił. Nie no, 3 mnie goni, no to już... Już mogę dać mu fraga, więc nurkujemy w dół. W ogóle lotki nie działają, fajnie. No i bye bye. 8 celów naziemnych tylko mamy. A zestrzelił mnie jakiś G50. Więc F2A3 i lecimy.
Poza tą bitwą polecę jeszcze jedną. Tak, żebyście mieli co oglądać. No ale to już naprawdę shit jest. Zatem spójrzcie, jakie to działko ma gówniane. Po prostu ja nie wiem. Nie umiem tym grać. Poza tym te samoloty nierealistycznie się zachowują. No ale co tam, to tylko gra jest, a nie jakiś symulator. Bitwy realistyczne to bitwy realistyczne są, a nie... Jak komuś bardzo zależy na realistyczności, no to polecam bitwy realistyczne oraz historykale. Tam przynajmniej fizyka jest o wiele lepsza. I on tu chyba do mnie leci. Nie no, 1,5 kilometra, ja w ogóle nie wiem, po co ja strzelam. Tylko żeby mój się o mnie nie rozbił przypadkiem. Nie no, coś tam przynajmniej pomagam drużynie. Trafię cię, koleś? Nie trafię. Nawrót. Już mi ktoś na ogonie siedzi chyba. Albo mam takie dziwne wrażenie. No, a jest ktoś kilometr za mną. No trudno, przegrana bitwa. Ale sobie podziubałem coś tam. Wiecie, jeszcze może zestrzelę tego Hurricane'a. No, tutaj widzę, że coś tam próbują działać. Naprawdę, lecenie tak blisko ziemi czasem nie jest dobrym rozwiązaniem. No i co, zestrzeliłem cię, koleś, czy cię nie zestrzeliłem? Chyba cię zestrzeliłem. Mi się palisz. Dobra, ostatni samolot. Jest okazja, więc sobie sprawdzimy, ile ja fragów nawaliłem. 2. Więc nie jest źle. Mogło być zawsze gorzej. Ale naprawdę szkoda, że to bitwa jest przegrana. Już ostatni cel naziemny. I over. Tu nie wiem, czy tutaj jest ta muzyka jak z WOTA, jak się przegra. Ale chyba nie. Praktycznie ten samolot to jest mój pierwszy taki niedwupłatowiec. No te dwupłatowce to ja naprawdę, na początku to ja byłem tak zrażony do tej gry, że wy to sobie nawet tego nie wyobrażacie. Po prostu wszystko co złe to ja mówiłem, że War Thunder to, że zła grafika, że to, że tamto. A teraz jestem mile nastawiony, bo odkryłem sobie te lepsze samolociki. No i koniec. A nie będziemy się rozbijać. Będziemy sobie tylko tak lecieć blisko ziemi. I fajne ujęcie. Przelecimy tak? To zły pomysł chyba jest. No i co? Nie mamy celów naziemnych, a bitwa się nie skończyła. Może to chodzi o to lotnisko? Skoro jest jeszcze okazja, to jeszcze coś dziubniemy. Asysta. No, good. Jest dobrze. Trafienie. Ta gra to w ogóle to jest niebo a ziemia w porównaniu do World of Warplanes. Ale nasi spadają jak muchy. Co chwila ktoś się rozbija. Nie no, fajnie się gra w tego War Thundera. W porównaniu do WOTA to te porażki tak nie irytują. Nie ma takiego efektu, że przegrałem, mam noob team. Tylko jest tak bardziej, przegrałem, co tam. Niektórzy to są przewrażliwieni, że WOTI jak mówią przegrałem, no to praktycznie świat im się zawalił. No i gdzieś ty poleciał, fuck. Kolizja w powietrzu. No, trudno. To był mój ostatni samolot. Więc sobie wyjdziemy z bitwy. I polecimy drugą. Akurat tutaj w porównaniu do World of Tanks jest tak, że jak wyjdziemy z bitwy, to nie musimy czekać do jej końca, tylko możemy sobie natychmiast wejść do następnej. I to jest według mnie zaleta tej gry. Dobra, sobie coś tam podekspiłem. I polecimy drugą. Tylko jeszcze... Da się to sprawdzić jakoś? Chyba nie. A, mniejsza o to.
No i... dziwna mapa. No i dobra, i co teraz? Destroy enemy planes and ground vehicles and bomb out the enemy base. Tak dobrze czytam? Dobrze. Myślałem, że to O, że to A jest, a nie O. Także mój fail. No dawaj, ładuj się. Chcę sobie polatać. Czwarty level u Amerykańców. I chyba mam drugi u... Nie, u Niemców nie. A nie wiem, sprawdzimy po tym. Żebym nie zapomniał, to mi przypomnijcie. Nie no, a tak na serio to będę pamiętał. Nie no, ten samolocik jest genialny. On jeszcze jest stokowy, bo tam sprawdziłem przed nagraniem tego filmu, co tam ja mam ogólnie u nim i okazało się, że ja mogę jeszcze lepsze działko na nim zamontować. O fakt, to nie wiem, czy to dobry pomysł jest lecieć tym. Bo zatem... ja to wolę poczekać, niech oni się rozproszą wszyscy. No tak teraz będą lecieć w kupie. No w kupie siła. Ale to jest random i tu ludzie nie grają zespołowo. Przynajmniej nie wszyscy. No dobra, Hurricane. O. 2 kilometry. Więc jakbym się na niego uparł, to bym mógł go zestrzelić i chyba to zrobię. Tylko chcę, żeby ta głośność była optymalna, żeby nie było ani za głośno, ani za cicho i spadamy. To nie jest dobrym pomysłem. Zaraz mi tu ktoś podleci. 2 kilometry. To nie jest tak daleko, ale nie jest też tak blisko. Kurka. No, podoba mi się ta mapa. Lecą bombowce chyba. Jest coś tam, postaramy się ich podszupać. No nie, znowu! Znowu nie mam skrętliwości, to znaczy tego. Kiepsko mi samolot skręca. Trafię cię, koleś? Chyba nie. Chyba przeładować muszę. Dobra, mamy kogoś na ogonie? A, P-36 tam leci. I to chyba ten samolot, ten sam samolot co ja. O, jest Ki-10, to nie wiem. Po nazwie to ja szacuję, że to jest chyba jakiś Japoniec. Trafienie. O, coś tu leci. Epic, jeszcze bym się o niego rozbił. Znaczy, bym go staranował. No i cóż, i pozbawiłbym się najlepszego samolociku. Sorry, próbuję was bronić, ale mi to coś nie wychodzi. Oni mnie chyba z działek ostrzeliwują w tym momencie. A, boli. Nie bij. Przynajmniej sobie trafienia zaliczam. Nie wiem, czy tutaj jest takie coś jak procent trafień. Ała! No, musisz się do mnie... musiałeś się przyczepić do mnie. Zrobimy inaczej. Może go zgubimy. Chcę sobie postrzelać jeszcze trochę, koleś. Daj mi tę możliwość. No. Ekstra. No jeszcze dwóch mnie goni. No, lepiej być nie mogło. To w ogóle to był zły pomysł, że ja tu poleciałem. Ale tutaj na szczęście nie ma czegoś takiego jak pasek HP, więc naprawdę musieliby mi jeszcze trochę tych kulek wpakować, żeby mnie zestrzelić. No ale czasem wystarczy jedna, żeby pilota zabić. Dobra, zgubiliśmy was? Jakimś cudem zgubiliśmy. No ale trochę, jestem już uszkodzony. Nie wiem, czy to nie jest za głośnym przypadkiem. Nie dostałem asystę. Ktoś tam kogoś zestrzelił. Fakt, to jest zły pomysł. Ja to robię. No ale trudno. Tak 10 punktów doświadczenia i 20 chyba srebrnych lwów zalicza za takie pojedyncze trafienie. Kurka, skręcaj! Dobra, podpaliłem go chyba. Ale znając moje... nie, trafienie krytyczne, więc jest dobrze.
F2 zostaje krytycznie uszkodzony przez Sauron 100. No i dobrze. I dobrze ci tak. Dobra, ale tu jest ich trochę za dużo. Radiator. Kolesia nie znam, nie znam tego samolotu, więc nie wiem, czy on ma tylnego strzelca. No, ale mogę mieć tylko nadzieję, że nie. Tymi seriami strzelam. Mam taką metodę. No to w ogóle dwupłatowiec jest, także spoko. Ja myślałem, że to, kurczę, jakiś myśliwiec? Naprawdę. Będę musiał się zapoznać z tymi wszystkimi nazwami. Co, zastrzelę cię, koleś? Asysta, spoko. Ale efektownie się rozbił. Czy tam ktoś go zestrzelił? Co, ja tu sobie tak latam, a tu nikogo już chyba nie ma. Polecimy gdzie indziej. No i znowu mamy mniej celów naziemnych od nich. Jakiś taki dziwny niefart. O, gladiator, siema. Sobie zlecimy do niego. Żeby swojego nie postrzelić przypadkiem. Kurde, do góry! No, udało się. Asysta. Seria Asyst 3. No i dobrze. Tylko ja ciekaw jestem, co się stanie jak... Bo tam jest przy tym KM 13 sekund i 1500. To o co tu chodzi? To jest pewnie liczba pocisków. I kurczę, spadamy. On nas ktoś goni. Tutaj skręcimy. Za tą górkę polecimy. Nie no, ja lubię tego P-36C. Fajnie się nim lata. Fajnie fragi nabija. I jakoś nie mam potrzeby, żeby... Żeby na wyższe tiery lecieć. Ktoś mnie podjarał. Dobra, kto to taki? O, P-36A. No i dobrze. Zrobił sobie fragę. Dobra, już nie musisz we mnie strzelać, koleś. Już wszystko mam uszkodzone i bye bye. Się rozbiłem o skałę. O ścianę skalną. Ty, i to jest ten samolot, którym zaraz będę lecieć. Czyli ten. Także widzicie, jak to wygląda potyczka tutaj w tym War Thunderze. W chwili obecnej mam 20 FPS-ów, a jakoś mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że film wam się miło ogląda, mimo że jest te 20 klatek na sekundę. No i proszę, wygrajcie to. No ja nie chcę trzeciej bitwy lecieć, by tylko zbić gwiazdkę. Nie wiem, czy tutaj jest takie coś jak jakieś umiejętności dla załogi, ale chyba tak. Fajnie, ja chciałem sobie tutaj do tego kolesia podlecieć, a myślałem, że go zestrzelili. Paliłem kolesia? Chyba tak. Znaczy za ten. Zajarał się. No i znowu. Kurczę. P-36A. No ja też go zestrzeliłem. No i spadaj, koleś, sobie na ziemię. Dobrze ci tak. W ogóle pierwszy mój frag, jak zrobiłem ja pierwszego fraga, to byłem tak podekscytowany, że grę na chwilę wyłączyłem. Ogólnie tak... Bardziej to ja jestem nastawiony na czołgi niż na samoloty. Więc te moje umiejętności latania nie są za dobre. A w ogóle, że ja cokolwiek trafiam, to też jest całkiem niezłym wynikiem jak dla mnie. Dobra, koleś leci tu chyba. Ostatnio też jak widziałem filmik New Multishow'a, to powiedział, że ten B-36C nie da się latać. No niby z jakiej paki. Bardzo fajny samolot. Może nie wiem, nie odkrył go całego i nie polatał nim dłużej, albo po prostu nie pasuje mu ten samolot. Nie wiem, ja widziałem, że on miał tam też jakiegoś takiego, nie wiem, fajnego myśliwca rosyjskiego, chyba 6 tieru, i ściągnął kolesie na strzały w skrzydło. Więc ja nie wiem, czy ja chcę mieć takie overpower samoloty, jak już mam jeden taki fan airplane. No ale mogę spróbować. Zobaczymy, co tam będzie się kryło. I czemu to takie wolne jest? W ogóle ruskie są łop, podobno. Co, czemu ja nie mogę... No. Czasem jakiś taki fail mi się trafia, że nie mogę dać 110% z silnika. A sobie postrzelamy do celów naziemnych. Nie ma samolotów. W okolicy przynajmniej nie widzę.
zmniejszymy prędkość. A, średni czoł, to ja nie rozwalę tego. Nawet trafienia sobie nie zaliczyłem. No widzicie zresztą, to destroy heavily armored, coś tam, targets, you need the bombs. Co ty robisz, koleś? Po prostu super, jeden strzał i już jestem różowy. A to co? Samochód opancerzony, to bym już rozwalił. No ale sfejlowałem. Tylko jeden srebrny lew za takie trafienie. Dobra, zmniejszymy prędkość. Siedzi nam coś na ogonie? Przynajmniej nie widzę. No i dobrze. No kurczę, co jest? Trafienie kolejne. No jeszcze tego brakuje, że mnie zestrzeli jednostka naziemna. No ale porażka, nie się dymie. Coś tu latało chyba, ale to raczej mój kolega. Ostatnio też popełniłem wielkiego fejla, ale ludzie się uczą na błędach. Myślałem, że samolotem da się zniszczyć czołg lekki. To znaczy nie czołg lekki, tylko średni. Po prostu wbiłem się tak w ziemię, jakbym miał uderzyć o niego. I niestety się o niego... Rozbiłem się o ziemię, a nie o ten, o czołg. Więc cóż, będę już przynajmniej na przyszłość wiedział. To jest kolejny średni czołg. Jego to nie ma sensu strzelać. Można sobie co najwyżej narobić trafienia, a ja tu jestem blisko lotniska nieprzyjaciół. Więc ja tu się trochę za daleko tu poleciałem. Dobra, 2 kilometry. Nie byłoby miłe, jakby oni mnie zaczęli gonić. A wiecie co? Chyba sobie wrócę na moje lotnisko. Tylko jak tu się wysuwa podwozie? G. Aha, okej. Gdzie to moje lotnisko jest? Jakbyście chcieli wiedzieć, to minimapę w ten sposób otwieramy klawiszem M, a w ten sposób klawiszem Tab. Ja to sobie lubię tak patrzeć z tej perspektywy, jak lecę na jakieś długie dystanse. Albo od kabiny pilota, też to fajnie tu wygląda. O, tak to w środku wygląda, tutaj jest dziura po pocisku, tu, tutaj i tu. Jeszcze tutaj. O, jeszcze trochę do lotniska musimy dolecieć. Więc sobie zanurkujemy i będziemy lecieć blisko ziemi. Po prostu mam taką metodę, by szybciej dolecieć. By się nie rozbić. Kurczę. Dobra, od tego kokpitu jest ładniej. Fajniej wygląda. Jeszcze jest jakieś 10 km chyba. Sorry, ja się muszę naprawić. 15 celów naziemnych nam zostało. No i trudno, ja nic na to nie poradzę, ja nie jestem bombowiec. Tylko chyba myśliwiec. Co, to już tu? Tak, to już tu. Sobie wytracimy prędkość. Zanurkujemy tak. To znaczy podniesiemy ogon, żeby nam prędkość spadła. Chodzi o ten efekt. I sobie tak będziemy spadać. I lądujemy. Coś tam klika. Więc o 240 na godzinę. Ja nie wiem, czy ja się przypadkiem nie rozbiję o to lotnisko. Jak tu się włącza, kurde, hamulec? Ja zapomniałem. No ale wylądowałem. Kurczę, ląduj. No, jeszcze sobie śmigło rozwaliłem. Ja tu artysta jestem. Dobra, to jest chyba hamulec. No tak, raczej na pewno. Więc sobie poczekamy, aż nam samolot się naprawi. Ja nie wiem, czy zdążą. Lądowanie. Dobra. No i co? Wylądowałem, no i co? Co dalej? A, bo ten, naprawia się za 20 sekund. Jakby tu bombowiec jakiś był, no to miałbym problemy. Bym nie mógł rozwalić. Czy
Przy okazji pokażę wam, jak to w środku tutaj wygląda. O, już się naprawił. Więc sobie wystartujemy z kokpitu. I do góry. Tylko musimy nabrać trochę prędkości, żeby móc wystartować. I lecimy. Chowamy podwozie, za start 50 punktów doświadczenia i za mała prędkość. I wychodzę z tego kokpitu, bo niewygodnie mi się lata. Więc co, najbliżsi nieprzyjaciele są, o kurczę, za tą górką. Sobie polecimy, ale nie wiem, czy nawet czy zdążę. 6 km, prawie 7. No to dupa. No ale przy okazji sobie nabiłem punkty doświadczenia na tym, na lądowaniu i na starcie. A jeszcze ostatnio to tak trochę powiem wam, jakie tam fejle popełniłem. Leciałem tak bardzo blisko drzew i rozbiłem się, próbując zrobić taki manewr pomiędzy drzewami. Takie coś. Nie zauważyłem jednego drzewa. No, 200 na godzinę. Musimy popchnąć nosek w dół. Dawaj 110%, kurczę, z tego silnika. No ale nasi sojusznicy też tam coś działali z tymi celami naziemnymi. Co do bombowców, to jest w moim przypadku jak z artylerią WOT, że ja mogę spróbować, mogę zobaczyć, co to jest, ale raczej tym wygodnie mi się grać nie będzie. Dobra, nurkujemy. Ile ja lecę? 500 na godzinę. Więc nieźle. No ale tamten B36C był lepszy. A wiecie co, przelecimy sobie tamtą luką. W sumie to się to da jeszcze wygrać, ale naprawdę trzeba byłoby strzelać wszystkie możliwe bombowce. A to raczej nie jest łatwe. Żeby nam żaden bombowiec nie zniszczył celu naziemnego. No i co, tu jest to lotnisko, stąd uciekałem jakieś kilka minut temu. I co? Tu są cele naziemne. I działka przeciwlotnicze. Jeszcze spróbujemy dziubnąć chociaż. O, syrena. To jest właśnie fajne. Trafienie, zniszczona. Czemu tutaj nie ubyło tego? Tych celów naziemnych do zniszczenia. Ale ta syrena mi się bardzo podoba. Taki klimat jest fajny. Atakują naszą bazę. Jeden cel naziemny nam został. Jeszcze ktoś mnie goni. Kurczę, ja za nisko lecę w ogóle. To mnie goni. Chyba wszyscy. A, ten koleż. MK2. Zrobimy takie coś. Nie, raczej go nie dogonię. No i gdzie są te cele naziemne? Fakt, żebym ja mu fraga nie dał tylko. On nie strzelił. No dawaj, MK2. A, nie dało rady. O dup. No to po mnie. Dobra, kto mnie zabije? BC jakiś. Nie, BF-110C. To bombowiec, na pewno. Więc wyślemy im coś. Buźkę. No i cóż. Co nam pozostaje zrobić? Kurde, 11 km. A nasze cele naziemne gdzie są? Lul, tylko mi się chyba wydawało, że tu ktoś leciał. Jakiś tak mam dziwny sentyment co do Amerykańców. Po prostu w World of Tanks robię linię amerykańską. Już mam te 110-3. A za to w World of Tanks robię też Amerykańcy. Więc tak nie zauważyłem, że tak dobrze gra mi się tymi amerykańskimi samolotami. Nie wiem czemu, ale lubię lecieć blisko ziemi, mimo że to czasem jest ryzykowne. Taki fajny jest enunkus z tego chyba oporu powietrza. Co jeszcze? Jeden tam czołg został. A oni, u nich zostało 10. Ja nie wiem, czy ja nie lecę za nisko. Bo to nie pokazuje, jak blisko lecimy tego gruntu,
tylko jak blisko nad jak wysoko nad poziomem morza. A gdzie są te ich cele naziemne? A, tutaj w lewo. No dobra. Coś jeszcze spróbuję zestrzelić. No, come on. Fajnie można sobie tak pograć na wieczór. Jak sobie polatać. 8. No teraz nie dopuścić tych nieszczęsnych bombowców do tych naszych celów naziemnych. To chyba się nie da. Nie, nie dało się. Trudno. Dostałem jakieś chyba 1000 lwów. Zaraz zobaczymy za co. Ten samolot też jest fajny, to jest bombowiec, ale nie pamiętam jak on się nazywa. Ale naprawdę, zestrzelić to bydle to też łatwo nie jest. Jakieś medale dostałem. Co to jest? Miał najwięcej asyst przy zniszczeniu samolotów. Nagroda 1000 expa. Opór powietrza. To jest chyba lot blisko... Nie, to jest za chyba... No kurczę. Za lądowanie. A to jest... Jakiś trofeum. Nie, zestrzeliłem nawet kogoś. No i cóż. Tak wygląda gra War Thunder. To mój samolocik. Więc jak chcecie ze mną pograć, to możecie wysyłać mi zaproszenia. Tylko wcześniej musicie obgadać to ze mną na PW w tym... Na YouTubie, bo ja nie gram codziennie w War Thundera, a w WOTA, więc ewentualnie w World of Tanks albo na YouTubie. Więc ja dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, no i thanks for watching.